C-Series to seria wędek o bardzo szerokim zastosowaniu. Ten, którego dzisiaj tutaj mamy, to kij przeznaczony do łowienia na mniejszych zbiornikach, do walki z rybą na pontonie, a także do wywózek. To 3-metrowy kij o ciężarze wyrzutu równym 3 LBS. C-Series ProLogica to seria wędzisk, które w założeniu mają nam służyć przez wiele lat. Wykonane są z najlepszej jakości materiałów i uzbrojone w osprzęt najlepszych dostawców. To 10-stopowa wersja, ten kij, który trzymam w ręku, o długości transportowej 157 cm, doskonale wyważony, dwusekcyjny, a sam waży 280 gramów. Wspomniany wcześniej osprzęt tej wędki to najwyższa światowa półka. Ten konkretny model wyposażono w lekkie przelotki startowe MM Series. Startowa ma średnicę 40 mm, a szczytowa antysplątaniowa przelotkę o średnicy 16 mm. Kołowrotek mocujemy za pomocą uchwytu HD, znanym z wędzisk Inspire. Blank powstał z wysokomodułowego włókna węglowego i posiada antyrefleksyjne wykończenie z dopełnieniem w postaci wzmocnienia dolnika oplotem z włókna węglowego 1K oraz ażurowego, anodyzowanego na czarno mocowania kołowrotka. Ten dwusekcyjny kij jest bardzo dobrze wyważony, smukły i bardzo czuły na sygnały płynące z wody. Kij ten utrzymany jest w tonacji Gunsmoke. Sam dół dolnika wykończony jest japońską pianką, pogrubioną, po to, by lepiej operować wędziskiem, trzymając je u samego dołu. Seria C-Series ProLogica ma aspiracje, by na dłużej zagościć na europejskich łowiskach karpiowych i trzeba przyznać, że jest do tego nieźle przygotowana. Wędkę powinniśmy uzupełnić czymś równie wyjątkowym. Naszym zdaniem bardzo dobrze będzie tu pasować kołowrotek Okuma Inception model INC 6000. Nowoczesna, wytrzymała konstrukcja, posiadająca odporny na korozję grafitowy, lekki korpus. Sama szpula tradycyjnie już wycinana jest z aluminium, a pracuje w parze z solidnym kabłąkiem wykonanym z pełnego aluminium. Ten ostatni ma łożyskowaną rolkę, czyli tzw. EFR2, która zapobiega skręcaniu się żyłki. Lekką i płynną pracę ten kołowrotek zawdzięcza 3 łożyskom kulkowym i 1 rolkowym łożysku oporowym. Tak jak w większości nowych modeli Okumy, jest to łożysko bez stopniowego systemu antyrewersu Quickset. Ryzyko drgań całej szpuli zostało wyeliminowane poprzez system RS2, w którym rotor wyważany jest cyfrowo. Okuma Inception ma dość długi skok szpuli, który wynosi 30 mm, w dużej mierze dzięki ślimakowemu mechanizmowi posuwu. Nienaganną zaś pracę wspomaga wycinany z mosiądzu wałek zębaty. Siła hamulca określana jest na 12 kg, a waga całości to 466 g. Model INC 6000 ma przełożenie 5:3:1. Nawiniemy na niego od 370 m linki przy grubości 0,30 do 270 m przy grubości 0,33. Producent ustalił dla niego 5-letni okres gwarancyjny. A na koniec wracamy do początku. Podsumowanie jednym zdaniem. Zestaw ten idealnie nadaje się dla tych z Was łowiących w warunkach, gdzie kij ten stanowi przewagę w walce z rybą. Krótki dystans to jego żywioł.